Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku przygotowałam dla Was recenzję pensji Hakuro. Kilku sztuk, które ja posiadam. Wiem, że są one bardzo popularne w internecie, natomiast na pewno jeszcze nie wszyscy je posiadają. A warto bardzo zwrócić na nie uwagę, bo uważam, że są naprawdę rewelacyjne. Ja posiadam je od kilku miesięcy, już je naprawdę bardzo dokładnie przetestowałam. No i chciałam Wam po prostu powiedzieć, co warto kupić. Właściwie warto kupić wszystko, wszystkie pędzle, które ja posiadam, ale zaraz Wam dokładnie powiem wszystko, co i jak. Pierwszym pędzlem jest to pędzel H77, pędzel do rozcierania cieni. Do rozcierania, do blendowania uważam, że jest naprawdę świetny. Dzięki temu pędzlowi makijaż zajmuje mi znacznie mniej czasu. Można naprawdę kilkoma ruchami dosłownie bardzo pięknie sobie cienie rozetrzeć. Osoby, które znają mojego bloga, no, widziały, jak moje makijaże wyglądają. Ja bardzo dużo wagę przywiązuję do dokładnego blendowania, rozcierania cieni, łączenia kolorów i robię to właśnie przede wszystkim tym pędzlem. Więc efekty możecie sobie zobaczyć. Naprawdę tutaj przede wszystkim idealnie do rozcierania cieni w załamaniu powieki, no zresztą wszędzie. Można to zrobić bardzo łatwo i szybko. On ma troszeczkę taki taki eliptyczny kształt, no nie wiem, tutaj jest tak bardziej zakończony troszeczkę czubkiem, przez co jest dość precyzyjny i naprawdę no, świetnie się nim pracuje. Ma włosie naturalne. Co do włosia mam jedno zastrzeżenie. Ma tendencję do łamania się. Raz na jakiś czas po prostu podczas no, rozcierania czasami jakiś kawałek włoska no, na powiece czy na policzku się tam zapodzieje. No ale wiadomo, że to nie jest jakaś ogromna wada, bo można sobie to szybko usunąć z twarzy. I jeszcze a propos włosia, a propos mycia dokładnie tych pędzli, czy tego pędzla właściwie, on ma troszeczkę tendencję do rozchodzenia się. Znaczy tuż po umyciu jest taki troszeczkę bardziej no bardziej puszysty, może mniej sprężysty, ale po pewnym czasie on z powrotem wraca do tego swojego ostrzejszego kształtu. Ale ja staram się nie myć go jakoś bardzo często, no żeby mi się przypadkiem nie rozszedł. No ale nie wiem, no na razie jest ok, jest sprężysty, fajny, super się nim rozciera, kosztuje 16,50, absolutnie warty tej ceny, nawet jakby kosztował więcej, też bym go kupiła, więc bardzo, bardzo polecam. Nawet osobom, które nie zajmują się jakoś hobbystycznie nawet makijażem, ani profesjonalnie, myślę, że taki pędzel bardzo, bardzo się przyda. Kolejny pędzel do cieni. H70. Cena 15 zł. Jeżeli chodzi o jakość, no jest to według mnie najgorszy jakościowo pędzel. On też ma na wizażu takie średnie recenzje, dlatego że ma tendencję do linienia. Po prostu wypadają z niego włoski. Ale ja i tak nie żałuję, że go kupiłam, bo poza tym mankamentem jest ok. Ja go używam przede wszystkim, a właściwie tylko i wyłącznie w tej chwili, do nakładania tutaj jasnego cienia pod łuk brwiowy. I do tego nadaje się znakomicie, bardzo szybko, łatwo można sobie tutaj ten obszar rozjaśnić. Ewentualnie można też go używać do nakładania cieni na całą powiekę. Kosztuje tylko 15 zł. Myślę, że za tą cenę i tak warto go kupić. No chyba, że macie jakiś inny cień, znaczy pędzel, którym możecie sobie tą strefę fajnie, na tą strefę no, pracować tam z tym cieniem. Ja generalnie, no mówię, nie żałuję, że go kupiłam. Jeszcze kolejny pędzel do cieni, H76, uważam, że jest genialny. To jest tak zwany pencil brush, on ma z białego, no teraz troszeczkę może jest przybrudzony, ale to jest białe, naturalne włosie. Pędzelek jest malutki, taki ostro zakończony i bardzo precyzyjny, czy ostro. On nie jest wcale, tutaj jest bardzo mięciutki, ale ma taki stożek i uważam, że naprawdę jest rewelacyjny, można nim
świetnie zarówno nałożyć cień na załamanie powieki, przyciemnić zewnętrzny kącik, rozjaśnić wewnętrzny kącik, namalować, pomalować dolną powiekę. Jest pod tym względem naprawdę świetne, bardzo, bardzo precyzyjne. Dobrze się go myje, bo on momentalnie wysycha, bo tego włosia jest niedużo, bo jest po prostu bardzo mały, ale naprawdę super, w ogóle nie linieje, absolutnie nie lecą z niego włoski. Kosztuje też 16,50, absolutnie, naprawdę, no dla mnie jeden z niezbędnych pensji. W tej chwili naprawdę już nie umiem się, bez tych dwóch pensji absolutnie się po prostu nie obchodzę, nie robię makijażu bez nich dwóch. I ostatni pędzel do oczu. Pędzel do eyelinera, skośny pędzelek. Szczerze powiem, nie mam porównania do innych pędzli tego typu, bo nie mam innych i mam tylko jeden pędzel taki, do którego, jeden eyeliner, do którego mogę użyć tego pędzla. Jest to kremowy eyeliner Kiko. No i generalnie ten pędzel z tym eyelinerem dobrze współpracują. Można nim namalować zarówno cienką, jak i grubszą kreskę. Fajnie można ją dość ostro zakończyć, chociaż generalnie ten eyeliner, który ja posiadam, daje takie raczej plastyczne bardzo wykończenie. Eyeliner kosztuje 11 zł, jest to najtańszy pędzel Hakuro, ale jak najbardziej warty polecenia, też włosie z niego nie wypada. Jest precyzyjny, wiem, że bardzo dużo osób go chwaliło, więc myślę, że naprawdę jest ok, nie mam żadnych zastrzeżeń. I teraz jeszcze mam trzy pędzle do twarzy, których używam absolutnie na co dzień i no i żadnych innych nie używam, bo te są absolutnie najlepsze. Pierwszy pędzel jest to H24, skośny pędzel, który no, jest przedstawiony jako pędzel zarówno do bronzera, do różu, jak i do rozświetlacza. Ja używam go tylko i wyłącznie do bronzera i wydaje mi się, że do tego sprawdzi się najlepiej, bo idealnie dopasowuje się tutaj do pod kości policzkowe. Bardzo, bardzo szybciutko, precyzyjnie, fajnie można sobie ten eyeliner, ten bronzer nałożyć tutaj wszędzie na skronie. Generalnie do modelowania twarzy jest świetny. W ogóle nie linieje, chyba ani jeden włosek mi z niego nie wypadł. Jest bardzo mięciutki. On jest wykonany z syntetycznego włosia Hakuro. I świetnie się pierze, w ogóle nie traci kształtu. Uważam, że jest pod tym względem naprawdę genialny. Jeżeli szukacie dobrego pędzla do bronzera, bardzo, bardzo, bardzo polecam. 26 zł. Zaraz powiem Wam też, gdzie kupić te pędzle. Kolejny pędzel do różu. Te dwa pędzle świetnie ze sobą współgrają. To jest pędzel, którego ja przede wszystkim używam do różu i do rozświetlacza i już sprawdza się genialnie. Do różu tutaj na szczyt kości policzkowych jest naprawdę świetny. On jest bardzo, bardzo precyzyjny, bo ma takie też ostre zakończenie. Dość podobny jest do tego pędzla, bo to jest to samo włosie, do tego pędzla do cieni. Włosie naturalne, też troszeczkę czasami się łamie, ale mówię, mi to aż tak strasznie nie przeszkadza. A róż i rozświetlacz bardzo łatwo i precyzyjnie można sobie nim nałożyć. Rozświetlacz tylko na czubek tego pędzla, bo ten pędzel jest tak ostro zakończony i to sprawia właśnie, że on jest bardzo precyzyjny, więc tutaj świetnie na tym obszarze twarzy można sobie nim ładnie wymodelować twarz, podkreślić, rozświetlić. Świetnie się do tego sprawdza. I ostatni pędzel, najdroższy pędzel z Hakuro, ale uważam, że chyba jeden z najlepszych. Pędzel H55, pędzel do pudru sypkiego. Od razu powiem, że ja mam porównanie do pędzla H50 Hakuro, czyli tego top flat, który ma zupełnie płaską powierzchnię tutaj, ścięty jest zupełnie. Ten jest bardziej okrągły i jest droższy. Tamten kosztuje chyba 32 zł, ten kosztuje 40. Ale tamten pędzel sprzedam na rzecz tego, ponieważ no, ten sprawdza się znacznie lepiej. Z tamtego bardzo puder się obsypywa. Miałam pełno na ubraniu po prostu kosmetyku, zanim nałożyłam go na twarz. Poza tym tamten dawał taki bardzo mocny efekt. Ten puder strasznie się tak o twarzy przylepiał. No,
co nie do końca mi pasowało. Ten daje dużo bardziej naturalny efekt i no znacznie mi się podoba. Jest bajecznie mięciutki, mizianie nim twarzy jest po prostu mega przyjemne. Czasami siedzę przed komputerem i tak sobie po prostu nim miziam, bo tak dla relaksu powiedzmy. Ma też to jest też to syntetyczne włosie Hakuro, które bardzo dobrze się pierze. Może on dość wolno wysycha, ponieważ no jest tego włosia bardzo dużo, on jest bardzo gruby, zwarty taki, ale no to jest duży jego plus. Uważam, że warto zapłacić te 40 zł, bo chyba za tą cenę lepszego pędzla nie znajdziemy, za niższą cenę chyba tym bardziej. Więc uważam, że te pędzle wystarczą na ładnych kilka lat. Ja mam je kilka miesięcy i one po umyciu ich wyglądają po prostu jak nowe. Więc to świadczy o ich bardzo dobrej jakości, a cena myślę, że jest naprawdę niewygórowana. Jak za tak dobre pędzle, one mają wszystkie drewniane rączki, żaden mi się z nich nie rozkleił. Poza tym pędzlem H70 żadnego nie wypada włosie, więc myślę, że to po prostu rewelacyjnie świadczy o ich jakości. I tak, gdzie je kupić? Kupić je można przede wszystkim na stronie makeupbox.pl. Strona, która jest chyba wyłącznym dystrybutorem tych pędzli. Widziałam też, że są na Allegro, ale no, na Allegro zwykle są droższe i nie polecam, skoro możemy mieć każdy pędzel właśnie z tej strony. Oni bardzo szybko wysyłają te pędzle. Ja po złożeniu zamówienia i zapłaceniu dostałam te pędzle w ciągu 2 albo 3 dni, więc bardzo, bardzo szybko. Uważam, że po prostu warto tam zakupić sobie te pędzle. Jest oczywiście dużo większy wybór, możecie się zapoznać. Ja już myślę na temat jeszcze kilku pędzli. Najchętniej skompletowałabym wszystkie, bo uważam, że są po prostu rewelacyjne, bardzo ułatwiają makijaż, mają świetny stosunek jakości do ceny i powinny starczyć na bardzo wiele lat. No, więc to chyba tyle ode mnie a propos tych pędzli. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłam, że może któryś z tych pędzli jeszcze macie ochotę zakupić. Naprawdę serdecznie polecam wszystkie te pędzle, o których powiedziałam. Myślę, że część z Was już posiada te pędzle, więc zdajcie sobie sprawę, że one są naprawdę bardzo dobre i dobrej jakości. Dobrze, i chyba to było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.